Ta wyspa jest unikatem w skali światowej. Jej wąwozy i niecki skrywają pewną tajemnicę związaną z przeszłością człowieka i pewnego niezwykłego zwierzęcia. Przez dziesięciolecia naukowcy poszukiwali na wyspach Świętej Barbary śladów stworzenia, które żyło tam przed wiekami. Skąd przybyło? Jaki wpływ wywarła na nie ewolucja i co spowodowało jego zagładę? Paleontolodzy wykorzystują dziś najnowsze osiągnięcia techniki i archeologii, by rozwiązać prehistoryczną łamigłówkę. Te wyspy są kluczem do poznania biologii zwierzęcia, które pojawiło się tam zupełnie nagle, by równie niespodziewanie zniknąć. Pytanie, dlaczego tak się stało? Wyspa Maryka Karłowatego. Wszyscy naukowcy, którzy zajmują się mamutami, prędzej czy później przybywają na wyspy Świętej Barbary u wybrzeży Kalifornii. Te wyspy są absolutnym unikatem, szczególnie z punktu widzenia łowców skamielin mamutów. To jedyne miejsce na świecie, gdzie odnaleziono szczątki mamuta karłowatego, zwierzęcia o rozmiarach dwukrotnie mniejszych od form ze stałego lądu. Wyspa Santa Rosa jest jednym z wielu miejsc, gdzie Larry Agenbrode prowadził poszukiwania skamielin mamutów. Na początku swojej naukowej kariery Larry interesował się formami wczesnoludzkimi, jednak skupił się na mamutach. Zrozumiał, jak ważną rolę odgrywały te zwierzęta w historii człowieka. Znajdowaliśmy stare szczątki mamutów pochodzące z czasów przedludzkich. Kiedy jednak natykaliśmy się na młodsze skamieliny, z reguły znajdowaliśmy obok także kości człowieka. Stopniowo zmieniałem swoje zainteresowania, skupiając się nie na myśliwych, ale na ich ofiarach. Odkrywanie tajemnic naszych przodków na podstawie badań mamutów wydało mi się fascynujące. Rozpocząłem fantastyczną podróż w czasie. Larry przybył na Santa Rosa w towarzystwie archeologa Dona Morrisa. Morris doskonale zna wyspę, gdyż prowadził tu przez wiele lat prace wykopaliskowe. Interesowały go ślady po pierwszych ludziach, którzy zamieszkiwali te tereny. Nie wiem, w ilu miejscach na północnym zachodzie wyspy już kopałem, pewnie w jakichś 50. Niemal za każdym razem znajdowałem coś nowego. Polowanie na mamuty rozpoczyna się od oględzin terenu. Będziemy kopać w promieniu około 30 metrów. Monitorowanie terenu za pomocą odbiorników GPS umożliwia dokładną lokalizację przestrzenną skamielin. Widzimy tu jeden z kręgów, ledwie wystający ze skały. Jest wyraźnie bielszy od otoczenia. To wspaniała skamielina mamuta karłowatego. Larry i Don zlokalizowali jak dotąd ponad 140 miejsc, gdzie znajdują się szczątki mamutów, głównie karłowatych. Mamut karłowaty to wyspowa odmiana mamuta amerykańskiego, najczęściej spotykanego w środkowej części Ameryki Północnej i w całej Ameryce Południowej. Mamut karłowaty był wierną kopią mamuta amerykańskiego, tylko o połowę mniejszą. Ważył 2 tony i miał niecałe 2 metry wysokości. Miał nieco bardziej hełmiasty łeb niż mamut amerykański i metrowe kły. Trąba stanowiła doskonałe przystosowanie do zdobywania pokarmu i kontaktowania się z innymi mamutami. Działający przez tysiąclecia dobór naturalny sprawił, że mamuty z wysp miały krótkie kończyny i wyjątkowo umięśnione ciała. Idealne przystosowania do życia na izolowanych obszarach. Szczątki mamutów karłowatych znaleziono jedynie na wyspach Świętej Barbary, San Miguel, Santa Rosa i Santa Cruz. Agenbrode wie, że musi rozwikłać niejedną tajemnicę z przeszłości. W jaki sposób mamuty znalazły się na wyspach? Jak i czemu stały się tak małe? Jak musiało wyglądać środowisko, w którym ewolucja dążyła do stworzenia takich form? Wyspy, na których kiedyś występowały mamuty, są częścią morskiego rezerwatu przyrody. W przeciwieństwie do akwenów położonych dalej na południe, tutejsze wody tętnią życiem.
Każda wyspa jest inna. Od pokrytej czarnym wulkanicznym popiołem Anacompy do piaszczystej San Miguel. Trwająca wiele lat izolacja pomiędzy obszarami lądowymi zaowocowała powstaniem mnóstwa unikatowych, endemicznych form fauny i flory. Santa Rosa jest drugą co do wielkości spośród wysp Świętej Barbary. Jej powierzchnia wynosi 21 tysięcy hektarów, zajętych przez góry, spadziste wąwozy i nadmorskie, tarasowe niziny. Obszar ten stał się cmentarzyskiem dla zwierząt, których nie ma już na ziemi. Przez tysiące lat łąki na Santa Rosa zapewniały schronienie i pokarm rozlicznym stworzeniom. To dzięki trawiastym ekosystemom możliwa stała się hodowla bydła. Dziś w rezerwacie nie ma już krów, a przyroda powraca do naturalnego stanu. Dla wszystkich, którzy pracowali na Santa Rosa, ta wyspa stała się czymś szczególnym. Ludzie zyskali tu sposobność stanięcia oko w oko z zagadkami ewolucji. Paleontolodzy odkryli swój raj, miejsce, gdzie praktycznie na każdym kroku pojawiają się kości prehistorycznych stworzeń, wymywane przez wiatr i deszcz. Hodowcy często zbierali skamieliny i być może dlatego szczątki mamutów znajduje się obecnie coraz rzadziej. Niemniej szansa na niezwykłe odkrycie wciąż jest spora, o czym przekonał się geolog Tom Rockwell. Poszukując skamielin mamutów na wyspie Santa Rosa, geolog Thomas Rockwell dokonał niezwykłego odkrycia. Znaleźliśmy kręgosłup i tylną część czaszki mamuta karłowatego, odsłonięte na skraju pleistoceńskiej wydmy. Z podłoża wystawał cały rdzeń kręgosłupa wraz z miednicą. Porośnięte przez porosty kości były z pewnością bardzo stare. Nie zdawałem sobie wówczas sprawy, że natknąłem się na coś unikatowego. Kiedy popatrzyłem na znalezisko Toma, byłem zdumiony widokiem pojedynczych kości. Nigdy nie widziałem skamieliny mamuta, w której układ kręgosłupa był tak bardzo zbliżony do rzeczywistego. Niemal żadnych przemieszczeń. Analiza zębów i ciosów wykazała, że zwierzę miało około 50 lat. Samiec mamuta karłowatego zakończył życie w samotności prawie 13 tysięcy lat temu. Szczątki zwierzęcia pokryte przez piaszczystą wydmę okazały się prawdziwym skarbem dla paleontologów. Larry Agenbrod przybył na Santa Rosa specjalnie po to, by przyjrzeć się znalezisku. W roku 1994 był on już uznanym ekspertem od mamutów amerykańskich, ale dopiero wkraczał do świata ich karłowatych pobratymców. To jest połowa miednicy, druga znajduje się tutaj. Przesuwamy się w górę kręgosłupa. Tam, gdzie siedzi Luis, znajdują się obie łopatki. Potem kręgi szyjne i częściowo zniszczona czaszka. Jeśli będziemy mieli szczęście, zobaczymy wkrótce fragment ciosa. Jest. Kości tego zwierzęcia nie uległy żadnym przemieszczeniom. Nawet paliczki są na swoich miejscach. Widać ślady zmian artretycznych w okolicach stawowych. Mostek w prawidłowej pozycji. Podobnie jak niewielkie kości gnykowe podtrzymujące język. Wygląda to tak, jakby mamut położył się w tym miejscu i został zasypany przez piasek. Ciało uległo rozkładowi, ale kości pozostały prawie nietknięte. To bardzo rzadki przypadek. Paleontologiczna perełka. Znaczenie odkrycia zostało docenione niemal natychmiast. Szkielet przewieziono na kontynent i w ten sposób mamut powrócił tam, skąd przybyli jego przodkowie. Czy analizy szczątków zwierzęcia pozwolą na odtworzenie jego historii, a także ujawnią jakieś tajemnice z życia ówczesnych ludzi? Skamielina jest obecnie przechowywana w Muzeum Historii Naturalnej Santa Barbara. Można tam porównać kości mamuta karłowatego ze szczątkami jego pobratymców z innych części świata.
W naszym muzeum znajduje się ponad 1000 kości mamutów karłowatych i kilkaset kości mamutów amerykańskich. Różnice w budowie kośćca obu form są uderzające. Mamy tu kości udowe mamuta karłowatego i amerykańskiego. Od razu widać różnicę. Kość udowa jest największa z kości kończyny tylnej. Jej główka jest dopasowana do panewki stawu biodrowego. Kustosz muzeum, Barbara Pence, zajmowała się kośćmi mamutów przez wiele lat. To jest ząb mamuta. Dzięki pomiarom jego wysokości i szerokości, a także policzeniu warstw zębiny, jesteśmy w stanie ustalić wiek zwierzęcia. Widać, że było ono w dobrej kondycji i miało jakieś 2-3 lata, czyli było młode. Zęby mówią nam bardzo wiele o badanym okazie. Moim zadaniem jest identyfikacja trafiających do Muzeum Kości, komputerowe katalogowanie skamielin, nadawanie im numerów i kierowanie do odpowiednich pracowni. Nasz personel starannie bada eksponaty, ponadto gościmy tu wielu specjalistów z różnych ośrodków naukowych. O mamucie karłowatym usłyszano po raz pierwszy w roku 1873. Jednak pierwszym łowcą skamielin, który fachowo opisał tajemnicze zwierzę, był Chester Stock, działający w latach 20. ubiegłego stulecia. Poświęcił on całe życie na badania wymarłych ssaków, odbywając wiele wypraw na wyspy Świętej Barbary. Stock jako pierwszy uznał, że mamut karłowaty był odrębnym gatunkiem. Nazwał go Mammutus exilus, czyli mamut wygnaniec. Przypuszczalnie najbardziej kontrowersyjnym badaczem mamutów był Phil Orr. Często osiedlał się na wyspie na dłużej, chcąc poznać jej tajemnice. Interesowały go relacje pomiędzy mamutami a ludźmi, którzy, zdaniem naukowca, byli odpowiedzialni za wyginięcie potężnych ssaków. Wczesną wiosną Santa Rosa rozkwita po zimowych deszczach, jednak nie tylko bujna roślinność cieszy wtedy oczy paleontologów. Na powierzchni ziemi pojawiają się nowe kości. Aginbrod i Morris wyruszają na poszukiwanie. Na pewno są tu jakieś skamieliny, ale musimy dokładnie przeszukać wszystkie zagłębienia terenu. Aginbrod wraca na Santa Rosa w każdym sezonie, począwszy od 1994 roku. Mamuty stały się jego pasją. Dla paleontologa taka wyspa to prawdziwy skarb. Ponieważ wyspy Świętej Barbary zostały uznane za rezerwat przyrody, nie możemy prowadzić na nich intensywnych prac wykopaliskowych. Musimy pozwolić naturze robić to za nas. Po prostu wędrujemy wzdłuż wybrzeża i szukamy kości. Od lat stosujemy tę samą taktykę uporczywego i jak najdokładniejszego przeszukiwania terenu, gdzie powinny znajdować się skamieliny. To jak wyszukiwanie rodzynek w cieście. Końcowy sukces smakuje równie słodko. Poruszanie się po wyspie jest możliwe dzięki starym szlakom wytyczonym przez rancherów. Łąki są poprzecinane wąwozami, których ściany nieustannie erodują, odsłaniając pamiątki z odległej przeszłości. Kości odróżniają się od podłoża kształtem i barwą, jednak ich odnalezienie nie jest łatwe, nawet dla doświadczonych badaczy. Szczątki mamutów odkryto po raz pierwszy na Syberii, co zresztą stało się przyczyną nadania tym ssakom ich łacińskiej nazwy rodzajowej. Według rosyjskich legend potężne stworzenia żyły pod ziemią. Mamut to inaczej kret. Penetrując urozmaicony obszar erozyjny, trzeba dokładnie obserwować podłoże. Dosłownie wszędzie, z przodu, z boku, za plecami, może się znajdować prawdziwy skarb. Nigdy nie wiadomo, co się znajdzie za kilka metrów. Czasami przeprowadzamy oględziny większego obszaru za pomocą lornetki. Łatwiej wtedy dostrzec bielszą skałę, która okazuje się łopatką mamuta.
just below that, you can see the edge of a scapula, shoulder blade. Musimy usunąć wierzchnią warstwę skalną. Spacerując po zboczach wąwozu, można się natknąć na niewielkie odłamki kości słoniowej. Wtedy u człowieka włącza się szósty zmysł. Skąd one się tu wzięły? Może odpadły ze ściany? A jeśli spłynęły z wodą deszczową z wyższych partii wąwozu? Zachowujemy się wtedy niczym poszukiwacze złota. Zaczynamy przeszukiwać żwir w poszukiwaniu jakiegoś drogocennego odłamka, który okaże się fragmentem kości. To wygląda jak kawałek wyschniętego zęba. Tutaj mamy duże żebro. Kości zostały niedawno odsłonięte. Są jednak w znacznym stopniu zmiażdżone. Możemy jedynie przypuszczać, że to fragment łopatki. Być może znajdziemy kolejne skamieliny nieco wyżej w wąwozie. Nigdy nie byłem w podobnym miejscu. Może poza jednym słynnym stanowiskiem w Dakocie Południowej, gdzie na niewielkim obszarze znajdowałyby się szczątki tylu osobników. Ta wyspa ma tylko 31 tysięcy hektarów, ale szczątki mamutów są dosłownie wszędzie. Skamieliny mamutów amerykańskich znajdowano na kontynencie północnoamerykańskim. Do dzisiaj w nieckach asfaltowych w okolicach La Brea odkrywa się szczątki innych zwierząt z okresu zlodowacenia. Niecki i lejki asfaltowe, które powstały przed około 40 tysiącami lat, były naturalnymi pułapkami dla wielu prehistorycznych dużych zwierząt zamieszkujących basen środkowoamerykański. W tego typu miejscach znajdujemy szczątki mamutów, mastodontów, kotów szablastozębnych, a także wymarłych lwów, koniowatych i wielbłądów. Szczątki z niecek i lejków asfaltowych dają nam stosunkowo kompletny obraz fauny Ameryki Północnej w czasie ostatniego zlodowacenia, czyli z okresu pomiędzy 40 a 9 tysiącami lat temu. Jednak spośród wszystkich dużych ssaków z regionu La Brea jedynie mamuty amerykańskie zostały znalezione na wyspach Świętej Barbary. Mamut amerykański zamieszkiwał północ i środkową część kontynentu, stanowiąc istotny element fauny środkowego i późnego pleistocenu. Był roślinożercą żyjącym na wielkich, trawiastych równinach. Mamut amerykański był potomkiem pierwszego przedstawiciela swojego rodzaju, który dotarł do Nowego Świata, stworzenia o nazwie Mammutus meridionalis, czyli mamut południowy. Przed milionami lat rozszerzył on swój zasięg poza Afrykę, rozpoczynając powolną wędrówkę przez kontynent azjatycki. Po przekroczeniu przesmyku Beringa zaadaptował się do warunków panujących w Nowym Świecie i przekształcił się w mamuta amerykańskiego. Ten potężny ssak ważył 10 ton i miał 4 metry wysokości w pasie barkowym. Jego ciosy osiągały długość 3 metrów. Trąba była tak giętka i wrażliwa, że zwierzę mogło przy jej pomocy zrywać pojedyncze źdźbła trawy i wyczuwać pokarm z odległości wielu kilometrów. Mamuty przystosowały się do życia w różnych środowiskach, zarówno niskotrawiastych, jak i sawannowych. Zasiedliły również wyspy, choć na krótko. Zanim Larry zainteresował się mamutami karłowatymi, zajmował się ich amerykańskimi krewniakami, żyjącymi niegdyś na obszarze południowej Dakoty. Południowa Dakota to niezwykłe miejsce. Znajdowaliśmy tam szczątki mamutów amerykańskich i mamutów włochatych. Kiedy spojrzy się na mapę, widać, że Missouri przecina stan na pół. 26 tysięcy lat temu obszar na wschód od rzeki był pokryty lodem, podczas gdy zachodni brzeg nie. Owszem, było tam zimno, ale ziemię wciąż porastały trawy. Larry jest jednym z twórców wystawy poświęconej mamutom, otwartej w Muzeum Południowej Dakoty w Hot Springs.
Budynek powstał wokół dawnego wodopoju, który wieki temu stał się cmentarzyskiem dla wielu prehistorycznych stworzeń. Do końca lipca zeszłego roku zidentyfikowaliśmy z kamieliny 52 mamutów. Analiza ciosów wykazała, że 49 spośród nich było mamutami amerykańskimi, a 3 włochatymi. Mamuty amerykańskie były pod względem zachowania bardzo zbliżone do słoni. Żyły w stadach o modelu matriarchalnym. Kiedy młode samce uzyskiwały dojrzałość płciową, były zmuszane do opuszczenia grupy rodzinnej. Badania nad współczesnymi słoniami mogą być kluczem do poznania biologii mamuta amerykańskiego i karłowatego. Były to zwierzęta o wysoko rozwiniętym instynkcie społecznym. Komunikowały się pomiędzy sobą za pomocą trąby. Przypuszczamy, że wykorzystywały przy tym podobny język sygnałów, co słonie afrykańskie. Jestem szczególnie zainteresowany mamutami, ponieważ zwierzęta te przetrwały na kontynencie amerykańskim ponad 2 miliony lat, by nagle wyginąć przed 11 tysiącami lat. Było to czasowo zbieżne z pojawieniem się człowieka, który z całą pewnością intensywnie polował na mamuty. Czy to było przyczyną wyginięcia potężnych ssaków? Jednoznaczna odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Istnieją 3 koncepcje preferowane przez różnych naukowców. Pierwsi uważają, że winę za wyginięcie mamutów ponosi klimat. Pod koniec okresu zlodowacenia warunki pogodowe rzeczywiście uległy gwałtownym zmianom, ale czy była to wystarczająca przyczyna zagłady prężnego ewolucyjnie gatunku? A może mamuty zostały po prostu wytępione przez ludzi, jeśli nie wprost w wyniku polowań, to wskutek przywleczenia przez człowieka nowych, nieznanych dotąd chorób? Nie znamy jednoznacznej odpowiedzi. Rozwiązano natomiast zagadkę przedostania się ssaków na wyspy Świętej Barbary. Pomogły w tym badania nad biologią współczesnych słonia, także odkrycia geologów. Podczas ostatniego zlodowacenia wszystkie obecne wyspy archipelagu były połączone w jedną, znajdującą się kilka kilometrów od wybrzeży Kalifornii. Wyspa była oddalona od brzegu kontynentu o niecałe 10 kilometrów. Obszar dzisiejszej Kalifornii był rejonem częstych i gwałtownych pożarów, które niszczyły roślinność i powodowały straty w populacjach zwierząt. Mamuty nie miały wystarczająco dużo pokarmu, natomiast z pewnością potrafiły wyczuć jego zapach docierający z pobliskiej wyspy, szczególnie kiedy wiał wiatr z zachodu. Współczesne słonie mają doskonale rozwinięty zmysł powonienia. Wyczuwają dojrzewające owoce z wielu kilometrów i natychmiast podążają w ich kierunku. Większość naszej wiedzy na temat mamutów pochodzi z obserwacji słoni, o których wiadomo, że są znakomitymi pływakami. Mają naturalnie wyporne ciała. Ich układ w wodzie przypomina kadłub statku z idealnie położonym środkiem ciężkości i opływowym kształtem burt. Słonie są duże i silne i potrafią pokonywać imponujące odległości tylko za pomocą mięśni kończyn używanych w charakterze wioseł. Kanakowie nie odczuwają żadnych obaw przed wykorzystywaniem swoich zwierząt w charakterze morskiego środka transportu, nawet jeśli chcą się dostać na wyspy oddalone o wiele kilometrów od stałego lądu. Potężne ssaki przepływają za jednym razem odległości 20, a nawet 30 kilometrów. Wiele tysięcy lat temu w analogiczny sposób mamuty amerykańskie przedostawały się na wyspę leżącą u wybrzeży Kalifornii. Pod koniec ostatniego zlodowacenia poziom morza podniósł się, powodując zatopienie części dużej wyspy i tworząc w ten sposób archipelag Świętej Barbary. Mamuty zostały uwięzione na niewielkich, izolowanych przestrzeniach. Chcąc przeżyć, musiały się zmienić. Mamuty amerykańskie zostały uwięzione na wyspach Świętej Barbary u wybrzeży Kalifornii. Zwierzęta miały ogromny apetyt.
zjadały ponad 300 kg roślin dziennie. Tymczasem zasoby pokarmowe niewielkich wysp były stosunkowo skromne i potężne ssaki musiały się do tego przystosować. Dzięki skamielinom wiemy, że mamuty amerykańskie i karłowate żyły przez jakiś czas obok siebie, ale dni tych pierwszych były policzone. Dobór naturalny doprowadził do powstania gatunku przystosowanego do życia na wyspie o niewielkich zasobach pokarmowych. Był to mamut karłowaty. Paleontolog Larry Aginbrod i archeolog Don Morris poszukują kości mamutów na Santa Rosa. Tym razem trafili na stromy wąwóz przecinający jeden z tarasów nadmorskich. W ścianie wąwozu tkwi kość. Nie wiemy dokładnie jaka, ale wszystko wskazuje na to, że należała do mamuta. Sprawdzimy. Naukowcy posługują się sprzętem alpinistycznym, gdyż penetrowanie stromych zboczy wąwozu nie jest łatwe. Jednak Don wydobywał kości z najróżniejszych miejsc. W tym wąwozie Don znalazł kilka bardzo ciekawych kości. Fragment szczęki dolnej w górnej części ściany, kość ramienną nieco niżej, wreszcie kilka zębów na drugim zboczu. Nie robimy tego dla zabawy. Jeśli jedynym sposobem wydobycia skamielin jest opuszczenie się po stromej ścianie, po prostu nie mamy wyboru. Taka eskapada byłaby niemożliwa bez odpowiedniego wyposażenia. Analiza warstwy osadu, w której spoczywa skamielina, pozwala ustalić wiek znaleziska. Na Santa Rosa w starszych skałach znajdują się głównie szczątki mamutów amerykańskich. Jednak im bliżej powierzchni, tym więcej kości mamutów karłowatych. Folia cynowa jest tania i wytrzymała. Dlatego to właśnie jej używa się do zabezpieczania okazów. Mimo niewdzięcznej lokalizacji tę skamielinę łatwo będzie wydobyć. Cieszę się, że ją znaleźliśmy. Przy następnym ulewnym deszczu zostałaby spłukana w dół wąwozu. Nie jest to wyjątkowe odkrycie, ale lepszy rydz niż nic. W tej dziurze wyglądasz jak piesek preriowy. Za każdym razem, kiedy badamy ściany tych wąwozów, odkrywamy coś interesującego. Nie ma żadnych wątpliwości, że to żebro mamuta. Jest dość duże i mogło należeć do mamuta amerykańskiego. Na tym terenie jednak skamielina mamuta amerykańskiego przypada na mniej więcej 10 okazów mamuta karłowatego. Ten pierwszy był gatunkiem zanikającym na wyspach. Drugi właśnie tutaj powstał, zajmując niszę ekologiczną większego kuzyna. Santa Rosa to gigantyczna szalka Petriego, na której można obserwować przebieg procesów ewolucyjnych. Z pewnością na wyspę przybyły duże mamuty amerykańskie. Z czasem dobór naturalny zaczął preferować coraz mniejsze osobniki. W ciągu 3000 lat powstał nowy gatunek zwany mamutem karłowatym. Było to zwierzę idealnie dopasowane do warunków panujących na wyspie i żyłoby na niej w dalszym ciągu, gdyby nie pojawienie się człowieka. Podobne były ewolucyjne koleje losu słoni na całym świecie. W rejonie śródziemnomorskim żył kiedyś słoń karłowaty, którego wysokość nie przekraczała metra. Karłowate stegodony, stworzenia traktowane jako prymitywne trąbowce, zamieszkiwały obszar dzisiejszej Indonezji i Filipin. Jednak szczątki mamutów karłowatych znaleziono wyłącznie na wyspach Świętej Barbary, w pobliżu wybrzeży Ameryki Północnej. Poszukiwania prowadzone przez Larego i Dona są starannie zaplanowane. Badacze typują stanowiska najciekawsze pod względem geologicznym, a potem starannie je przeszukują, niezależnie od trudności w dostępie. Tym razem się opłaciło.
Znaleźliśmy główkę prawej kości udowej. Należała do dorosłego osobnika, ponieważ główka zaczęła się już wycierać od panewki stawowej. Nie mamy żadnego problemu z jej wydobyciem. Należała do mamuta karłowatego lub do niedużej samicy mamuta amerykańskiego. Chociaż założę się, że mamy do czynienia z tym pierwszym przypadkiem. Wyłom w klifie, dobrze widoczny tuż nad poziomem morza, tworzy charakterystyczną formację graniczną. Wszystko, co znajduje się powyżej, to osady pleistoceńskie. Innymi słowy, możemy oddzielić skamieliny wyniesione przez ocean z tymi, które zostały przykryte przez formacje lądowe. Mamut to jedno ze stworzeń, którego szczątki powinny się znajdować w osadach lądowych. Myślę, że coś tu odkryjemy. Mimo wiatru i wysokich fal, badacze nie przerywają poszukiwań. Znaleźliśmy mocno zwietrzały cios. Jest w tak złym stanie, że nawet nie będziemy go zabierać. A to co? Ząb. Jest doskonale zachowany. Im dłużej się tu rozglądamy, tym więcej znajdujemy. To jedna z kości kostki. Jest trochę zbyt duża, by mogła należeć do mamuta karłowatego. Stawiam na samicę mamuta amerykańskiego. Budowa ciała mamuta karłowatego pozwala mu na swobodne poruszanie się w trudnym, wyspowym terenie. Kości kończyn i pasa miednicowego były proporcjonalnie krótsze niż u mamuta amerykańskiego. Także i tutaj dobór naturalny odcisnął swoje piętno. Mamuty karłowate potrafiły pokonywać zbocza o 8-10 stopni bardziej strome niż te, które były w zasięgu mamutów amerykańskich. Decydowała o tym odmienna muskulatura, głównie kończyn przednich. Mamuty karłowate miały znacznie lepsze proporcje długości kości niż ich więksi krewniacy. Choć kości mówią nam dużo o biologii mamutów, gdzie w tym wszystkim miejsce na wczesnych ludzi? Kwestia wzajemnych relacji człowieka i dużego, roślinożernego ssaka była przedmiotem pionierskich badań Phila Ora. Był on kustoszem Wydziału Antropologii w Muzeum Historii Naturalnej Wysp Świętej Barbary. W końcu lat 40. XX wieku Orr skupił swoje zainteresowania na wyspie Santa Rosa, rozpoczynając na niej długofalowe i wieloaspektowe badania geologiczne i archeologiczne. Po przeanalizowaniu skamielin z wielu stanowisk wykopaliskowych, Orr, który znał się zarówno na geologii, jak i na paleontologii, doszedł do wniosku, że mamuty karłowate wyginęły z winy człowieka. Pierwsi Indianie, którzy przybyli na wyspy, wybili je do nogi. Od zawsze istniały spory, czy pierwsi ludzie na wyspach mieli okazję stanąć oko w oko z mamutami. Orr jako pierwszy zajął w tej sprawie pryncypialne stanowisko. Jednak nie mamy żadnych bezspornych dowodów, że przyczyną wyginięcia mamutów było prześladowanie przez ludzi. Don Morris był bardzo zainteresowany znaleziskami z okresu wczesnej kolonizacji wysp przez człowieka. Pewnego razu przyszedł do mnie i powiedział: Phil Orr pozostawił tu cały blok skalny, zabezpieczony wraz z tkwiącymi w nim kośćmi. Może byśmy się razem za niego wzięli? Zgodziłem się i rozpoczęliśmy wspólne badania. Badania radiograficzne wykazały, że kości są prawdopodobnie najstarszymi szczątkami ludzkimi znalezionymi w Ameryce Północnej. Przypuszczalnie należały do pierwszych morskich podróżników w dziejach świata. Kiedy Phil Orr odkrył kości w okolicach Arlington Springs, sądził, że należały do człowieka, nazwanego przez niego mężczyzną z Arlington Springs. Dokładne pomiary kości, zwłaszcza udowej, dowiodły jednak, że Orr mylił się co do płci. Od tamtej pory mówimy już o kobiecie z Arlington Springs. Nie wydawało mi się, żeby te kości mogły być tak stare, jak sądził ich odkrywca. Orr ocenił je na 10 tysięcy lat. Jednak wyniki badań laboratoryjnych wykazały, że pochodzą sprzed 13 tysięcy lat. Byłem zdumiony, sądziłem, że są dużo młodsze. Tak więc najstarsze szczątki ludzkie znalezione na wyspach Świętej Barbary pochodzą sprzed 13 tysięcy lat. To bardzo znacząca data, gdyż wtedy właśnie, sądząc z wykopalisk, żyły ostatnie mamuty karłowate. Ta niezwykła korelacja stanowi bardzo mocny argument przemawiający za teorią Ora.
Prawdopodobnie pierwsi ludzie na wyspach rzeczywiście zetknęli się z mamutami. Wiemy, że w tym czasie ludzie polowali na mamuty w całej Ameryce Północnej. Gdy ujrzeli mamuty karłowate, z pewnością przyszło im do głowy, że stanowiłyby tak samo dobre źródło pożywienia jak ich więksi kuzyni. Mogło to oznaczać koniec egzystencji dużych roślinożerców na wyspach. Mamut był żywą spiżarnią, poza tym jego ciosy i skóra wykorzystywane były do wyrobu narzędzi i odzieży. Dla naszych przodków spotkanie z mamutami karłowatymi było nie lada gratką. Mniejszy od swoich krewniaków, był mniej niebezpieczny i łatwiejszy do upolowania. Czy dlatego wyginął? Na ranczo na południowym krańcu Santa Rosa zagościła grupa geologów, archeologów i ekspertów komputerowych. Kierownikiem zespołu jest John Johnson. Naukowcy chcą ustalić, czy szkielet kobiety z Arlington Springs jest najstarszym w Ameryce Północnej znaleziskiem tego rodzaju. Jeszcze ważniejsze jest ustalenie związków pomiędzy wczesnymi osadnikami a mamutami. Chcemy ustalić dokładny wiek osadów, w których znaleziono szczątki kobiety z Arlington Springs. Potwierdzi to wyniki badań laboratoryjnych kośćca lub im zaprzeczy. Ustalenie dokładnej daty przybycia ludzi na Wyspy Świętej Barbary rzuci więcej światła na problem kolonizacji kontynentu amerykańskiego przez naszych przodków. Istnieje teoria, zgodnie z którą ludzie posuwali się wzdłuż wybrzeży północnoamerykańskich, wykorzystując jakiś typ łodzi lub tratew. Znalezienie szkieletu na wyspie potwierdzałoby te przypuszczenia, zwłaszcza gdyby okazało się, że kobieta z Arlington rzeczywiście żyła przed 13 tysiącami lat. W tym miejscu Phil Orr odnalazł w roku 1959 szkielet tajemniczej kobiety. Współczesne prace wykopaliskowe mają potwierdzić, że znalezisko jest rzeczywiście tak stare, jak wynikałoby z laboratoryjnych badań kości. W roku 1994 wykonaliśmy w tym miejscu szereg odwiertów. Jesteśmy więc w stanie ustalić stratygrafię całego interesującego nas obszaru. Kości ludzkie były wydobywane przez 9 lat z głębokości około 10 metrów. Teraz wykonamy badania znacznie większego obszaru. Zespół Johnsona stosuje wiele metod, dzięki którym będzie można odtworzyć wygląd wyspy przed tysiącami lat. Badania stratygraficzne mogą potwierdzić wiek znaleziska Ora. Geolodzy przeanalizują skład fizyczny i chemiczny osadów. Cały wąwóz zostanie dokładnie zmapowany z pomocą GPS-u. Specjaliści od pyłków roślin spróbują ustalić obraz prehistorycznej flory. Zostanie też sporządzona szczegółowa dokumentacja fotograficzna. Jednym z najciekawszych technik jest skanowanie trójwymiarowe. Skanuję cały obszar, na którym prowadzone są badania. Dzięki temu uzyskuję trójwymiarowy obraz terenu z dużą dokładnością, gdyż aparatura rejestruje wzajemne położenie około miliona punktów przestrzennych. Pozwala to na ustalenie precyzyjnej pozycji wszystkich kości w poszczególnych warstwach skalnych, a także ich pozycji względnej w stosunku do siebie. Najważniejsze okażą się prawdopodobnie badania wieku szczątków organicznych z poszczególnych warstw osadów, w tym oczywiście tego najważniejszego, w którym znaleziono szkielet kobiety z Arlington Springs. Będziemy mogli porównać uzyskane wyniki z tymi, które opublikowano po analizach laboratoryjnych. Datowanie metodą pomiaru węgla radioaktywnego jest jedną z najpewniejszych metod badania przeszłości Ziemi. Węgiel radioaktywny jest pobierany przez wszystkie żywe organizmy, a po ich śmierci ulega stopniowemu rozpadowi. Kiedy roślina lub zwierzę ginie, jego tkanki zaczynają ulegać procesom rozkładu. Okres połowicznego rozpadu węgla radioaktywnego wynosi 5500 lat, a prędkość tego procesu pozostaje stała.
Uwzględniając to wszystko, jesteśmy w stanie ocenić wiek szczątków na podstawie ilości pozostałego w nich izotopu. Uzyskane wyniki świadczą, że kości ludzkie i mamucie pochodzą z tego samego okresu. Pozostaje teraz odnaleźć inne szczątki organiczne w poszczególnych warstwach skalnych i poddać je procesowi datowania. Najlepszym sposobem dokładnego określenia wieku geologicznego całej formacji jest datowanie wszystkich szczątków organicznych. Chcemy nie tylko ustalić wiek kości człowieka i mamuta, ale wszystkich innych prehistorycznych organizmów. Jednym z takich stworzeń jest niewielki przedstawiciel gryzoni. Oznaczyliśmy warstwę osadów, w których znajduje się duża liczba kości gryzoni. Należały do przedstawiciela wymarłego już gatunku, znacznie przewyższającego rozmiarami współczesne myszaki. W tym samym bloku skalnym znaleźliśmy kości ludzkie, co pozwoli nam skorelować wyniki analiz skamielin obu gatunków. Znaleziska pozwalają nam zrozumieć procesy ewolucyjne zachodzące na wyspach. Trąbowce stawały się coraz mniejsze, a gryzonie coraz większe. W tym drugim przypadku miało to związek z brakiem drapieżników i obfitością pokarmu. Nie znaleźliśmy kości gryzoni poniżej lub powyżej warstwy z ludzkimi szczątkami. To był ten sam gliniasty poziom, pokryty wyraźnie odcinającą się warstwą piaskowca. Jesteśmy absolutnie pewni, że wszystkie fragmenty szkieletów pochodzą z tego samego okresu, co kościec kobiety z Arlington Springs. Dlatego tak ważne jest przeprowadzenie wszystkich możliwych badań i analiz skamielin. Naukowcy uzyskali już pewność, że pracują w tej samej warstwie skalnej, w której wiele lat temu prowadził poszukiwania Phil Orr. Kobieta z Arlington Springs żyła w tym samym czasie, kiedy na wyspie występowały ostatnie mamuty. Pojawia się pytanie, czy nie znajdziemy już młodszych szczątków tych ssaków? To dałoby nam możliwość ustalenia, jak długo potrafiły się one oprzeć presji ludzkiej. Czy ludzie z Arlington Springs byli świadkami wyginięcia mamutów karłowatych? A może sami je wybili, eliminując kolejny gatunek w historii Ziemi? Poszukujący związków pomiędzy wczesnymi ludźmi a mamutami karłowatymi zamieszkującymi niegdyś wyspę Santa Rosa, paleontolog Larry Agenbrod natknął się na kolejną ciekawą skamielinę. W okolicach Kernion znajduje się formacja skalna określana mianem ściany ze względu na stromą ekspozycję. Na jednym ze zboczy znaleźliśmy cios mamuta. Pobraliśmy próbkę kości w celu określenia jej wieku. Ta skamielina interesuje nas szczególnie dlatego, że znajduje się w jednej z wyższych warstw i może pochodzić z tego samego okresu, co kobieta z Arlington Springs. Cios tkwi głęboko w skale, ale udaje się go wydobyć za pomocą oskarda. Widać, że cios był odsłaniany fragmentami wraz z wypłukiwaniem kolejnych warstw skalnych przez spływającą z góry wodę. Trwało to wiele lat. Zabierzemy wszystkie ocalałe szczątki i poddamy je badaniom na zawartość węgla promieniotwórczego. Zorientujemy się, czy zwierzę żyło mniej więcej w tym samym czasie, co ludzie z Arlington Springs. Myślę, że uda nam się go wydobyć w dwóch częściach. To wystarczy do przeprowadzenia badań spektrometrycznych. Kiedy tu wrócimy, zawiniemy fragmenty ciosa w cynfolię. Teraz przejdziemy w dół wąwozu na świeże osuwisko. Poszukiwacze skamielin są zawsze przygotowani na niespodzianki i niestrudzeni w swoich wysiłkach.
Wielu ludzi pyta, czy będę usatysfakcjonowany, gdy znajdę kość mamuta z tkwiącym w nim ostrzem włóczni. Odpowiadam, że wolałbym znaleźć klatkę piersiową człowieka przebitą przez mamuci cios. To stanowiłoby odpowiedź na wszystkie pytania, jakie sobie zadaję. Mamuty znikły z wysp Świętej Barbary ponad 11 tysięcy lat temu. Wciąż nie wiemy dlaczego. Czy winę ponosi człowiek? Phil Orr już w latach 60. wysunął hipotezę, że pierwsi ludzie na wyspach zjedli ostatnie mamuty. Była to teoria niepoparta żadnymi przekonującymi dowodami, więc do nas należy jej potwierdzenie lub obalenie. Poszukiwanie skamielin mamutów karłowatych jest dla Larego kolejnym etapem badań nad relacjami pomiędzy wczesnymi ludźmi a zwierzętami. To dla mnie fantastyczne doświadczenia. Wciąż się uczę i tak pewnie będzie przez całe moje życie. Choć przy kościach mamutów nie znaleziono narzędzi ani broni, dotychczasowe znaleziska potwierdzają, że to ludzie spowodowali zagładę potężnych ssaków. Przez jakiś czas człowiek i mamut karłowaty żyły obok siebie, ale przetrwał tylko jeden gatunek. Wyspa nie chce zdradzić, co dokładnie wydarzyło się przed wiekami. Pod skałami spoczywa jeszcze wiele kości mamutów. Być może ich odkrycie pozwoli nam rozwiązać jedną z najbardziej fascynujących zagadek z naszej przeszłości. Historia mamuta karłowatego nie dobiegła jeszcze końca. Opracowanie wersji polskiej, Studio Company Warszawa. Tekst Paweł Oglęcki. Czytał Jacek Sobieszczański.